Michał Krawczyk, Radio RSC. Zapraszam Państwa na rozmowę, a dziś ze mną w studiu Bartosz Jurkowski, organizator wydarzenia charytatywny Kiermasz Sukienek. Dzień dobry. Dzień dobry. Spotykamy się, aby zaprosić, zachęcić Państwa właśnie do udziału w tym wydarzeniu, a jest ono kierowane, organizowane dla Michała Maja, o którym już niejednokrotnie na naszej antenie wspominaliśmy: czy przy okazji akcji Gramy dla Michała, czy przy okazji różnych miejskich inicjatyw, które również go wspierają. I od samego Michała chciałbym zacząć, ponieważ większość słuchaczy już zapewne zdążyła poznać Michała i poznać jego historię. Natomiast może dla tych, którzy jeszcze o nim nie słyszeli, warto byłoby dla nich gdzieś mniej więcej przypomnieć, jak wygląda sytuacja, więc prosiłbym pana o zakreślenie. Mhm, więc no zbieramy dla naszego przyjaciela pieniążki na, na leczenie. Michał niestety ma zdiagnozowany guz umiejscowiony w miednicy. Na ten moment jakby diagnoza wyglądała tak, że niestety lekarze w Polsce stwierdzili, że będzie konieczne usunięcie razem z guzem połowy miednicy i zdrowa lewa noga. Dlatego razem tutaj z Michałem i z całą rodziną i przyjaciółmi postanowiliśmy szukać gdzieś dalej ratunku. No i dostaliśmy taką szansę za granicą. Michał rozpoczął niedawno naświetlanie jonami węgla, które mają, ta terapia ma pomniejszyć tego guza. Dzięki temu przyszła operacja ma być po prostu mniej radykalna i jak najwięcej jakby narządów ma być uratowanych, tak? Michał ma, ma mieć uratowaną nogę, ma mieć uratowane biodro, dlatego postanowiliśmy, że, że walczymy i zbieramy pieniążki tutaj na, na to leczenie. No kosztowne leczenie, ale wydaje nam się, że warto, bo Michał ma 33 lata, od zawsze był sportowcem, aktywny tryb życia prowadził, więc taka diagnoza była dla nas i dla niego no, niedopuszczalna, dlatego szukaliśmy ratunku praktycznie na całym świecie i taki ratunek znaleźliśmy. Oprócz właśnie wielu inicjatyw charytatywnych, Michała możecie Państwo również cały czas wspierać za pośrednictwem zbiórek internetowych i licytacji, czy to na siepomaga.pl, czy za pośrednictwem grupy Facebookowej Wojewnicy Michała, gdzie cały czas odbywają się różne charytatywne licytacje. Wracając do tematu imprezy, może powiedzmy o samej, o samej idei. Skąd w ogóle wziął się pomysł, żeby to akurat był kiermasz sukienek? Znaczy ten pomysł został wymyślony tutaj przez część piękną naszej grupy. Mianowicie dziewczyny wymyśliły taki kiermasz. Każda z pań ma na pewno sporo kreacji, których ciężko się pozbyć, które dobrze im się kojarzą, więc wymyśliliśmy, że może takim szczytnym celem będzie po prostu wymiana. Wymiana albo zakup takiej sukni na kiermaszu charytatywnym. No i odzew jest bardzo duży. Z tego co wiem, tych sukien sukienek jest coraz więcej. No i e, z tego, co wiem, m, możliwe, że będzie ten kiermasz jakby ponawiany, bo jest z tego taka ilość, że, że możliwe, że na tym pierwszym kiermaszu e, wszystkich tych, tych sukienek nie uda się zlicytować, kupić. Dodamy jeszcze, że sukienki można dostarczać do studia fry, fryzjerskiego Alex w Skierniewicach na ulicy Armii Krajowej 59. Kiermasz odbędzie się już 3 czerwca w Kinoteatrze Polones to od godziny 18, dokładnie przed i po Kinie dla Kobiet, oprócz, oprócz samego, samego kiermaszu, czyli tak jak pan wspomniał, będzie można, rozumiem, kupować, sprzedawać, wymieniać się. Co jeszcze? Będą jakieś może środki zbierane do puszki, licytacje? Tak, na pewno będą przy okazji tej imprezy, będą, będą zbierane datki do puszek. Staramy się zawsze gdzieś, gdzieś te puszki umieszczać. Natomiast w najbliższych tygodniach też planujemy jakieś różne jeszcze innego typu imprezy. Ze względu na kwestie organizacyjne, terminy organizatorów czy instytucje no nie możemy jeszcze ich w pełni ogłosić. Natomiast no wiem, że cały czas zgłaszają się też osoby chętne, które chcą nam pomóc, firmy, instytucje. No i oczywiście takie osoby jak najbardziej zapraszamy do nas do kontaktu. Myślę, że najszybciej można taki kontakt uzyskać poprzez właśnie stronę na Facebooku Wojownicy Michała. Tam kilka osób tak naprawdę 24 godziny na dobę, na dobę czuwa. Na wszelkie wiadomości odpisujemy dosyć sprawnie, przekierowujemy do odpowiednich osób, które organizują jakieś imprezy, czy, czy, czy to w internecie, jakieś zbiórki, czy takie. Yy, imprezy fizyczne organizowane, więc to wszystko od razu trafia do osób, które są powiedzmy, że dedykowane do pewnego rodzaju jakiejś aktywności. Myślę, że w najbliższych tygodniach będziemy ogłaszać po prostu i za pośrednictwem tutaj radia i, i naszych tutaj social mediów, co będzie organizowane, w jakim terminie, jak będzie można się zapisać. To wszystko będziemy na bieżąco ogłaszać. A my z pewnością umieścimy to również na naszym radiowym Facebooku i usłyszycie o tym Państwo więcej na antenie. Wróćmy może jeszcze do tych, do tych inicjatyw, których, o których wspomniałem na początku rozmowy, czyli właśnie między innymi gramy dla Michała, czy chociażby te zbiórki symboliczne do puszek, które w trakcie różnych imprez miejskich w ostatnim czasie się odbywały. Jak to w ogóle poszło? Znaczy tak, tych imprez było już naprawdę sporo, i większych i mniejszych. Myślę, że z takich większych imprez to na pewno była impreza w Sierrakowicach Lewych. Na, na stadionie Sierakowianki. Była to impreza o nazwie Gramy dla Michała i ta impreza chyba przerosła wszystkich oczekiwania. Jeżeli, jeżeli chodzi o organizację, to wydaje mi się, że był to ma majstersztyk. Jeżeli chodzi o samą zbiórkę, przyniosło to też bardzo dużo pieniążków na leczenie Michała. Było też kilka mniejszych, takich w cudzysłowie, imprez, między innymi kiermasze ciast tych zbiurek, zbiórek, jeżeli chodzi o kiermasze ciast, było kilka, jak nie kilkanaście i też odzew tutaj lokalnych mieszkańców był naprawdę ogromny. To też nas bardzo pozytywnie nastroiło do, do dalszych akcji. Mieliśmy wesele bez pary młodej, również bardzo udana impreza. Goście spędzili na parkiecie czas do później godzin nocnych. No i w miniony weekend również byliśmy na majówce w Makowie. Mieliśmy stoisko, również był bardzo duży odzew osób, które odwiedzały majówkę i w niedzielę 26 byliśmy również na majówce w Wilkowicach, więc bardzo chcieliśmy podziękować z tego miejsca organizatorom, którzy pozwolili nam wystawić tam swoje stoisko. To pozwoliło nam również zbierać datki do puszek. No i cóż, no, będziemy organizować na pewno kolejne takie, takie inicjatywy. Bardzo zapraszamy oczywiście instytucje i lokalne firmy do pomocy i na pewno będziemy z wami w stałym kontakcie. Pozwoliłem sobie w międzyczasie zajrzeć na, na siepomaga.pl właśnie, e, tak jak mówiłem siepomaga.pl ukośnik Michal Myślnik Maj. Na ten moment jest prawie 700 tysięcy złotych. Jaką kwotę trzeba zebrać na to leczenie? To znaczy tak, ta kwota jest bardzo ruchoma. Mhm. E, ostateczna, ostateczna kwota, jaka będzie potrzebna, będzie tak naprawdę zależała od obecnych naświetlań i od tego, jak zareaguje Michała organizm. Z tego co lekarze tutaj się wypowiadają, pierwsze jakieś efekty tego jak zareagował głus na naświetlanie będziemy mieli po miesiącu, dwóch od zakończenia naświetlania, ale może to być nawet kilkanaście y, miesięcy i od tego tak naprawdę będzie zależało jak duża będzie musiała być ta operacja, jak poważna. Czy ten guz po prostu się nam zmniejszy i będzie ta operacja mniej radykalna, wycięcia tego guza, czy będzie bardziej skomplikowana i od tego będzie zależał ostateczny koszt. Lekarze na wstępie oszacowali nam, że naświetlanie jonami węgla oraz operacja to będzie koszt około 1 miliona złotych razem z rehabilitacją. Natomiast my nie podajemy tej kwoty ostatecznej, bo po prostu na ten moment lekarze nie są w stanie przedstawić takiego kosztorysu. Tutaj należy wspomnieć, że na zbiórce się pomaga, mamy około, chyba nie Całe 700 tysięcy na ten moment. Mhm. Dodatkowo z poprzedniej zbiórki, która była organizowana na innym portalu, jest 154 tysiące złotych. My to sumujemy. Więc yy, nie wiem ile jest na ten moment, ale podejrzewam, że około 150 tysięcy, może 200 tysięcy nam brakuje. Natomiast tak jak wspomniałem, ten ostateczny koszt będzie do oszacowania pewnie nie wcześniej niż za około 2-3 miesiące. Dlatego też yy, nie możemy zwalniać tempa i prosimy Państwa, żeby otworzyli Państwo swoje serca i swoje portfele. Tym bardziej 3 czerwca w Kinoteatrze Polonez w Skierniewicach przed i po Kinie dla Kobiet, czyli od godziny 18. Zachęcamy Państwa również do zajrzenia, wejścia na zbiórkę na portalu Się Pomaga, gdzie nawet symboliczna złotówka, 5 zł czy 10 zł, to już naprawdę duży wkład, bowiem, no, tak jak Pan wspomniał, kwota jest ruchoma. I zapraszamy również Państwa na grupę Wojownicy Michała i na stronę facebookową w celu kontaktu w przypadku chęci współpracy oraz ewentualnie przekazania jakichś rzeczy na licytację, czy po prostu udziału w tej licytacji. Przypomnę, że ze mną w studiu był Bartosz Jurkowski, organizator wydarzenia Charytatywny Kiermasz Sukienek. Dziękuję za rozmowę. Również bardzo dziękuję i dziękuję wszystkim, którzy są zaangażowani w pomoc dla Michała.